pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w drugi film weekendu. Dziś zapraszam na ślubne pytanie-odpowiedzi Q&A. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez wczorajszy odcinek. Jeżeli ktoś nie widział, a ma ochotę, to tutaj będzie w kartach, podlinkuję go też w opisie na dole. A dzisiaj zapraszam Was na taką część, która Was bardzo interesowała, bo na Instagramie zadałyście po prostu miliard różnych pytań i ja pozbierałam kilkanaście z nich na dzisiaj, na teraz i jeszcze sobie na nie odpowiem, bo wiedziałam, że wczorajszy odcinek będzie bardzo długi, a to są też ciekawe kwestie. No więc zaczynamy. Radzia, powiedz, co było ekstremalnym low costem, czyli innymi słowy po taniości? I nad tym się zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że niestety nic nie było low costem, bo my po prostu lubimy jakość. Jak już się okazało, że możemy mieć ten Bristol, spełnione marzenie, no to już tam po prostu, no, za jakością szły koszty. Niestety nic nie było low costem. No trudno. A co było zbędne? Takie pytanie. I w sumie to też zastanawialiśmy się nad tym i też doszliśmy do wniosku, że nic. Że wszystko wbrew pozorom było wyważone i że to hasło złote, a skromne wcale nie było takie złe, dlatego że jedna z Was słusznie zauważyła, że za jakość się płaci, więc tam nie było low costów, ale z drugiej strony nie było zbytku, nie było jakichś takich ogromnych dekoracji. Wydaje mi się, że to chociaż wiecie, dla kogoś na przykład dekoracje są bardzo ważne i dla kogoś takie dekoracje nie byłyby zbytkiem, powiedzmy. Więc to jest też to, co ja mówiłam wczoraj, że to jest bardzo indywidualne podejście do ślubu, do organizacji, do tego po prostu dnia i formy i przeżywania i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ja z dzisiejszego punktu widzenia nie mam niczego, co bym powiedziała już po, że było zbędne. A co wyszło lepiej niż zakładaliście? O, i to jest fajne pytanie, bo ja bym powiedziała tak już po fakcie, że generalnie to wszystko wyszło lepiej niż zakładaliśmy, bo my zakładaliśmy, że będzie super, fajnie, ale ja miałam ogromny stres przed tym ślubem i przed przyjęciem weselnym, przed wyjazdem już mniej, no bo jak już to przyjęcie weselne i ślub wypaliło, no to już trochę z nas po prostu stresu zeszło, ale wiecie, jak się spotyka tyle ludzi w różnym wieku, z różnych stron, jest tyle logistycznych spraw do ogarnięcia, no to kurczę, jest tyle rzeczy, które mogą pójść źle, że to jest długa czarna lista, więc jak już wiem, że było super, że goście byli zadowoleni. Nie jedna osoba mówiła, że to w ogóle było najlepsze wesele, najlepsze przyjęcie weselne, na którym byli, czy tam były. I my też byliśmy bardzo zadowoleni. Ja byłam taka szczęśliwa w ogóle. I też powiem Wam, że po tej pierwszej części to aż mnie buzia. Ja się całą godzinę ponad nagrywania uśmiechałam i aż mnie tu mięśnie bolą od uśmiechu. Ja tak dobrze wspominam ten czas, więc ja bym powiedziała, że wszystko wyszło lepiej niż zakładałam. Tak, miałam nadzieję, że wyjdzie dobrze, a wyszło lepiej. Wyjazd też był epicki. A pan młody, jak go pytałam, co jego zdaniem wyszło lepiej, to powiedział, że zdjęcia. Dlatego, że jak już mówiłam, Michał jest bardzo skromną osobą, on nie lubi być w centrum uwagi, nie czuje się komfortowo, nie lubi, kiedy mu są robione zdjęcia i on się po prostu bał, że on wybierze jedno zdjęcie na ileś tam, a tak naprawdę wybraliśmy tych zdjęć trochę i on stwierdził, że zdjęcia wyszły lepiej niż przypuszczał, więc no to też jest fajne. Kolejne pytanie to koszty, czyli jaki koszt ponieśliście i czy były koszty ukryte? No wiecie, koszty wesela, co za ile, to zawsze jest taki punkt zapalny i też taki punkt, który wszystkich interesuje. No i powiem Wam, że jak tak policzyłam wszystko, policzyliśmy, czyli wszystkie koszty przyjęcia weselnego, ślubu, no wszystkiego, co się odbyło razem z naszym wyjazdem weselnym, no to taką Mercedesa C-klasę można kupić nowego z salonu, więc to kosztowało, no ale jakość kosztuje. To było też, jak już mówiłam, moje marzenie. I powiem Wam, że też Bristol nie jest tanim miejscem i tam to mogę Wam powiedzieć, że talerzyk ogólnie, jak wezmę pod uwagę przyjęcie weselne i te poprawiny, no to można powiedzieć, że tak talerzyk na osobę oscylował w granicach 700-750 zł. To na osobę jest, więc to no
za jakość się płaci. Nie wiem, jak to w ogóle inaczej powiedzieć. A jeżeli chodzi o... No też bardzo dużo kosztował nas ten wspólny wyjazd, bo kilkadziesiąt tysięcy do Turcji, ale powiem Wam, że to był tak epicki czas, że ja bym tego nie zamieniła na nic innego. I powiem Wam a propos kosztów ukrytych, że wszystko było tak zaplanowane, że nie mieliśmy żadnych zaskoczeń. Natomiast ja, jak coś planuję, to ja zawsze mam budżet na zaskoczenia, więc my mieliśmy przygotowaną kasę, taką kilka wolnych tysięcy na to, żeby gdyby coś wyszło dzień przed, dwa dni przed, trzy dni przed, gdyby coś się wykrzaczyło, gdyby nagle były potrzebne jakieś pieniądze, to one były. Natomiast nic się nie wykrzaczyło. I jak zadałam to pytanie Michałowi, to on powiedział tak, że on się śmiał, że jak Dziulek, czyli ja, bo on, wiecie, Magda, Madzia, Madziulek, Dziulek, i on tak nam nie mówi Dziulek, a on mówi, że jak Dziulek zaplanuje, to co do złotówki się zgadza. No i tak było, po prostu. Tak, kolejne pytania były o wakajki, czyli jak wybieraliście kierunek wspólnych wakajków tego wyjazdu i czy za nie płaciliście. No i powiem Wam, że wybraliśmy Turcję, dlatego że chcieliśmy, żeby był najlepszy stosunek, standard tego, co tam jest, do ceny. Bo chcieliśmy, żeby to było all inclusive i to w ogóle Wam polecam, że jak lecicie na takie wakacje w paczce, no niezależne jakie, to fajnie mieć dużo wyżywienia na miejscu, bo gdybyśmy my jeszcze zaczęli się rozłazić na wyżywienia różne, no to można było, no ciężko by nam się było zgrać, a tak to przez to, że mieliśmy all inclusive i tak sobie jedliśmy gdzieś poza hotelem, a to już na luzie na wycieczkach, ale generalnie zawsze na śniadaniu, na kolacji wszyscy się widzieliśmy, mieliśmy punkty, wiecie, zbiórki, że tak powiem, i to było fajne, więc chciałam, żeby był all inclusive, chciałam, żeby była plaża bardzo blisko, żeby to był najlepiej obiekt ze sportami wodnymi, żeby tam się dużo działo, żebyśmy mogli dużo czasu spędzać właśnie na miejscu, ale się nie nudzić. No i najlepszy stosunek jakości do ceny to była po prostu Turcja. I ja też w Turcji na wakacjach takich typowych nie byłam, kiedyś byłam w Istambule, a to były lata temu na festiwalu w ogóle folklorystycznym dziecięcym, ale w Turcji Michał nigdy nie był, ja też tak na wakacjach nie byłam, więc mówię super, do Bodrum polecieliśmy i to był bardzo udany kierunek. I czy płaciliśmy za nie? Tak, dlatego że to była nasza decyzja, że my rezygnujemy z dużego wesela, a w zamian za to robimy sobie wesele wyjazdowe z najbliższymi i my wszystkie osoby, które były na tym wyjeździe, zaprosiliśmy, czyli za nie płaciliśmy. I powiem Wam, że to była najlepsza decyzja. No tak jak mówiłam wczoraj w wczorajszym odcinku, że bardzo często te wesela są takie, zwłaszcza listy gości, takie no nie do końca komfortowe dla obu stron, bo trzeba, kogoś zapraszamy, bo trzeba, bo ktoś się obrazi, ktoś się zdenerwuje i tak dalej, a my stwierdziliśmy, że i potem wiecie, macie dużo przypadkowych osób na tym weselu i za to płacicie i też nie do końca wszyscy są za różnymi tradycjami weselnymi i tak dalej. Chcemy zadowolić wszystkich, nie myślimy o sobie, a my tu pomyśleliśmy o sobie, że my chcemy po prostu zamiast wielkiego weselicha zrobić sobie taki wyjazd. I to była absolutnie fantastyczna decyzja. Myślę, że to był epicki wyjazd, który wszystkie te osoby, cała nasza ekipa zapamięta na długi, długi czas. No i jeszcze może zrobimy sobie już może w takim samym gronie, jak się uda, może w nieco mniejszym, jakąś taką chyba tradycję wyjazdową po prostu co jakiś czas, bo to było w ogóle super. Też zastanawiałam się, wiecie, jak się dogada ze sobą 20 osób, całkiem innych w ogóle, a okazało się, że no my przyciągamy, mamy wokół bardzo takie osoby, które są ciepłe, kochane, fajne, wesołe, nie było żadnych kłótni, nie było żadnych dram, nie było po prostu niczego złego, były same super fajne emocje, tak. I ja się jestem bardzo zadowolona. Widzicie, dzisiaj już tamtą część nagrywałam w kimonku, a teraz sobie założyłam naszą koszulkę, już tak bardziej na luzie i ten wyjazd był po prostu no, fantastyczny, tak. Kolejne pytanie, takie już takie hardkorowe, że to był taki trochę zarzut, że ślub i że jak zwykle wszystko na sprzedaż. No i właśnie, powiem kochane moje, że otóż nie. Dlatego, że właśnie nie jest wszystko na sprzedaż. Ja i my ogólnie pokazujemy tylko to, co chcemy pokazać. Pokazujemy rzeczy bardziej estetyczne, inspirujące, myślę takie, które mogą się Wam przydać, a z premedytacją specjalnie podjęliśmy taką decyzję, że my za wszystko, co dotyczy naszego ślubu, płacimy sami. Czyli nie robimy, jeżeli chodzi o ślub i wszystko, co z naszym małżeństwem związane, żadnych współprac. Żadnych współprac, czy płatnych, czy barterowych, nic. A jak wiecie, bardzo wielu influencerów, influencerek, no ogólnie osób znanych, jeżeli organizują sobie śluby, przyjęcia weselne i tak dalej,
to prawie wszystko mają we współpracy. I to jest też okej. Bo ja wiem o tym, że my robimy dużą reklamę różnym firmom, nie wiem, Bristolowi, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, różnym markom, wszystkiemu, co pokazuję tutaj. Jakby no, biorę to pod uwagę. Natomiast ja chciałam, żeby to był nasz czas, żeby nikt mnie do niczego nie zmuszał, żebym ja nie myślała podczas wesela, podczas tych dni, że ja muszę coś nagrać, o czymś powiedzieć, że mam takie świadczenia. Ja po prostu chciałam to przeżywać na swój własny sposób. Jak mnie obserwujecie na Insta, to wiecie, że mnie w ogóle na Instagramie 3 dni nie było, bo ja się totalnie wyłączyłam, bo ja stwierdziłam, że będę udostępniać, jak ktoś z moich przyjaciół wrzuci, ale mnie nie będzie. Bo ja chcę to przeżywać po prostu bez telefonu w ręce. Chcę być dla bliskich i chcę mieć super czas, który miałam, absolutnie fantastyczny. A nie się zastanawiać, co ja gdzie muszę pokazać. Więc my po prostu wszystko finansowaliśmy sami i nic, że tak powiem, brzydko przy naszym ślubie, z naszej prywatności nie jest na sprzedaż. A widzicie to, co chcemy pokazać. Tak. I tak, co chcemy, a nie co jesteśmy zobowiązani pokazać, że tak powiem. Dokładnie. Teraz kolejne pytanie, też w sumie takie średnio miłe, no ale jednak. Dlaczego nie zdecydowałaś się na coś, w czym byś wyglądała szczuplej? No i teraz Wam powiem dlaczego, bo ja, jak wiecie, oglądacie mnie, nienawidzę obcisłych ubrań. Ja oczywiście, gdybym się bardziej obcisnęła tu i tam i tak dalej, to bym wyglądała dużo szczuplej. Ale biorąc pod uwagę, jak było gorąco, jaki ja miałam stres w ogóle wokół tego ślubu, gdybym ja jeszcze była w czymś, co by krępowało moje ruchy, w czym nie czułabym się dobrze, gdzie jeszcze wiem, że wszyscy się na mnie patrzą, gdzie jestem w centrum uwagi, a ja nawet jeżeli wiedziałabym, że wyglądam dobrze, ale byłabym w czymś obcisłym, to bym się nie czuła ze sobą dobrze, to bym chyba tam zemdlała z nerwów, to bym po prostu padła trupem, że tak powiem kolokwialnie. I ja postawiłam na komfort, a czułam się w obu tych garniturach, w obu tych stylizacjach, już mówiłam wczoraj, absolutnie fantastycznie, wygodnie, no po prostu jak milion dolarów, jak idealna panna młoda, jak panna młoda z mojego marzenia, z moich snów. I to było dla mnie najważniejsze, a to czy na zdjęciach, czy w ogóle to było parę kilo w tą, czy w tamtą, nie robiło mi to żadnej różnicy, bo ja się czułam ze sobą świetnie. Kolejne pytanie to, jakie macie szerokości obrączek? No to Wam powiem, że jaka próba złota? Tutaj na mnie widzicie pewnie delikatnie, no bo tak nie widać tego mocno, ale my oboje mamy dosyć wąskie te obrączki. To są, sobie zapisałam, 3,5 mm i zarówno mój mąż, jak i ja takie mamy, dlatego że nie chcieliśmy takich grubych obrączek, chcieliśmy cienkie, delikatne. Michał też jest minimalistą, więc on w ogóle sobie noszenia obrączki takiej grubszej nie mógł wyobrazić, więc mamy takie same. Próba złota to jest 5,85. Zastanawialiśmy się nad wyższą, ale pani nam odradzała, dlatego że wiecie, to chodzi w tych próbach złota, chodzi o to, że macie 5,85, czyli tyle złota, a resztę 58, tak, i pół gram, coś takiego, tak, złota, czy 585 gram złota, a reszta metali, z którymi to złoto jest wymieszane. Jeżeli macie wyższą próbę złota, więcej złota, to wbrew pozorom to złoto nie jest takie trwałe, dlatego że złoto jest bardzo plastyczne i ono się gdzieś tam może niszczyć. I te rzeczy są droższe, no bo złota jest więcej, te wyroby, ale one tak w codziennym użytkowaniu nie są takie trwałe. Więc my się zdecydowaliśmy na tą niższą próbę złota, a ja jeszcze do tego wybrałam sobie 3 brylanty. Także ja mam obrączkę z 3 takimi małymi brylancikami na środku, żeby było klasyka, ale z twistem. Dobra, kolejne pytanie. Widzę, że jako te takie środkowe pytania to wzięłam sobie takie bardziej hardkorowe. Powiedz coś o zmianie nazwiska, bo po Tobie bym się nie spodziewała takiej zmiany prędzej, że zostawisz obaj. To też było tak troszkę, wiecie, w formie zarzutu. Ja już o tym mówiłam na Insta, że zmieniłam nazwisko, to prawda. Natomiast ja czułam, że ja tego chcę. Ja czułam, że ja chcę to zrobić, że ja chcę zmienić to nazwisko. I były też takie zarzuty, że to miałam cię za taką feministkę, a to zmiana nazwiska i tak dalej. A wiecie, co ma piernik do wiatraka? Ja uważam, że feminizm to jest prawo wyboru. To jest wolność mnie jako człowieka i każdego z nas. Kobiet, mężczyzn. I takie ja Wam tutaj treści staram się przekazać, a nie, że ja będę przy swoim nazwisku, bo nie wezmę męża. Kocham Michała, czułam potrzebę, żebyśmy stworzyli rodzinę pod jednym wspólnym nazwiskiem i to nazwisko przejęłam, że tak powiem, wzięłam.
A i taki to był mój feministyczny, wolny wybór. A to nie ma żadnego związku z tym, że mnie, nie wiem, teraz mój mąż będzie przytłaczał, że to mi coś ujęło na mojej duszy. Nie, mi to zrobiło dobrze, bo czuję, że jesteśmy rodziną. Nie wiem, jak mam to, wiecie, inaczej, lepiej wytłumaczyć, ale to z moją wolnością osobistą, z moimi przekonaniami na co dzień, z tym, kim jestem, poza tym, że tworzę wspólną rodzinę, nie ma za wiele wspólnego. I też tam na Instagramie pisałyście, że o, teraz to się kojarzy z jakimś tam ubezwłasnowolnieniem i tak dalej, że należę do męża. No w ogóle to są jakieś, wiecie, to są jakieś inne sprawy całkowicie dla mnie, bo tutaj mamy rodzinę, którą jesteśmy w tym momencie, a tutaj mamy jakieś takie dziwne sprawy, które niezależnie od nazwiska, wiecie, mnie nikt w rodzinie, żaden mężczyzna nie będzie źle traktował, nie będzie ubezwłasnowalniał, nie będzie przedmiotowo traktował, nie będę gorsza. Niezależnie od tego, czy mam swoje nazwisko, czy mam nazwisko mojego męża, wiecie, to są inne sprawy. Ja tego po prostu nie łączę. A jeżeli macie, wiecie, kogoś, kto was źle traktuje w rodzinie, to trzeba tu problem rozwiązać, a nie nazwiskiem regulować, że sobie zostawię swoje. No nie. Także tutaj a propos tego, to był mój wybór i mam w tej chwili na nazwisko Chabrowska. Tak, nie mogę się do tego przyzwyczaić, ale tak. Dobrze, kolejne pytanie. Powiedz coś w temacie zwierzak na weselu. No właśnie, bo na naszym weselu, jak i ślubie, był oczywiście wszędzie to Lesław i od razu powiem, że to jest taka sprawa, która bardzo zależy od zwierzaka, dlatego że są zwierzęta, które dobrze się czują w tłumie ludzi, w towarzystwie, które, tak jak to Lesław, kocha ludzi i on dla niego karą byłoby, żeby, gdyby został sam, niż wzięcie go w tłum ludzi, bo on po prostu jest zwierzęciem absolutnie stadnym. Ja się śmieję, że to przez to, że ja od małego go wszędzie ze sobą taszczyłam, nosiłam i on się świetnie czuje wśród ludzi. Im więcej ludzi, tym lepiej w ogóle. A są psy, dla których byłaby to katorga, męczarnia, które by szczekały, które by nie dawały rady. My wiedzieliśmy, że to ci da radę i że dla niego to jest właściwie nagroda, że idzie z nami. No i nie wyobrażaliśmy sobie tego dnia bez niego. No i tutaj po prostu jesteśmy zgraną rodziną. Wszyscy chcieliśmy tego samego, wzięliśmy to Lesława. No i właśnie, my przed ślubem dzwoniliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, do Pałacu Ślubów z zapytaniem, czy można brać zwierzaka, bo to było dla mnie istotne. No i dostaliśmy, to był w ogóle hit, że dostaliśmy pozwolenie, że można tego zwierzaka wziąć, a jak już go mieliśmy ze sobą, to pan tak mówi, a państwo mają pieska? A my mówimy, tak, bo my chcemy z nim wejść, być całą ceremonię i tak dalej. Pytaliśmy się, czy można, kogo się państwo pytali, a dzwoniliśmy. No ale wiecie, dzwoniąc, nie wzięliśmy imienia, nazwiska osoby, z którą rozmawialiśmy, a trzeba było, tak w ogóle nauczka. Bo pan był taki zdziwiony, że u nas nie, że u nas tak nie za bardzo te zwierzęta, no a my mówiliśmy, kurczę, no ale mamy, pytaliśmy się wyraźnie, tak? I teraz nie ma opcji, że on nie wejdzie. Po prostu, no i wszedł z nami. Ale pamiętajcie, zawsze się upewnijcie. No i na weselu Tolci po prostu był jak ryba w wodzie, biegał od osoby do osoby, tam babcie go dokarmiały, w ogóle po prostu on też miał z Bristolu, to już było też w umowie, jedzonko zapewnione, także miał i posłanie bristolowe, i jedzonko, tam był, wiecie, zaopiekowany absolutnie, czuł się świetnie. Była też Halina, jego dziewczyna, czyli pies moich przyjaciółek z Wrocławia. Halina z kolei jest taka, wiecie, mniej do ludzi, natomiast ona ma swój wózeczek i ona sobie w tym wózeczku siedziała, i też sobie spała całe wesele i nikt nikogo nie męczył, wszyscy po prostu byli zadowoleni. Także myślę, że to bardzo, bardzo zależy od zwierzaka. Dobra, kolejne pytanie to, jak nie urazić, zapraszając gości, na przykład, że bez dzieci, albo jakichś gości nie zaprosić. To jest w ogóle trudna kwestia bardzo, bo tutaj wchodzą układy rodzinne, tutaj wchodzi, wiecie, ciocia, mama, babcia, ktoś tam, gdzie zawsze ktoś ma coś do powiedzenia, zawsze ktoś się może poczuć urażony. My na przykład nie zapraszaliśmy bez dzieci, ale jakoś tak wyszło, że nasi przyjaciele, którzy mieli dzieci, chętnie by z tych dzieci przyjechali, a jak były dzieciaki, to po prostu były, tak, były dodatkowymi gośćmi, tu nie było żadnego problemu. Ale pamiętajcie, bo rozmawiałam z taką pewną mądrą osobą a propos tego, kogo zapraszać, kogo nie, jak to zrobić, w ogóle jak sobie też psychicznie poradzić, że tą osobę zapraszasz, tą nie, no bo chciałoby się wszystkich, a też mieliśmy no ograniczoną ilość, to pamiętajcie, że to jest wasz dzień, to jest święto waszej miłości. I ja wiem, że są takie poglądy, że wesele robi się dla rodziny i tak dalej, ale no ja nie wiem, ja tego tak po prostu nie czułam. Ja czułam, że to jesteśmy my i że chciałabym, żeby było po prostu po naszemu i nie zaprosiliśmy nikogo, bo trzeba i po prostu myśleliśmy o sobie. Po prostu. I zdrowy egoizm.
młodej pary. Wiadomo, że inaczej jest, kiedy na przykład rodzice płacą za ślub, kiedy rodzice mają dużo do powiedzenia, kiedy rodzina. To są też te różne zależności, kto za co płaci. My wszyscy wszystko płaciliśmy sami i my zapraszaliśmy naszą rodzinę i naszych znajomych po prostu. Bo chcieliśmy, żeby to było na naszych zasadach. Kiedy macie inne zasady, to pewnie jest inaczej. Ale przede wszystkim myślcie o sobie. Tak, bo to jest, powiedzmy, tak powinno być, chociaż to bywa różnie. Nie wiem, czy powinno właściwie. Zakładamy, że to jest jeden dzień w życiu, to nie wróci już, to jest wyjątkowa chwila i myślcie po prostu o sobie. O. Dobra. Z jakich tradycji weselnych, kolejne pytanie, zrezygnowaliście? I tutaj mam bardzo szybką, prostą odpowiedź, bo zrezygnowaliśmy ze wszystkich po prostu. Chyba nie było żadnej weselnej tradycji. Było podziękowanie rodzicom, ale to w przemowie, bo ja sobie taką przemowę na początek opracowałam. Było przywitanie szampanem, ale to też nie wiem, czy to jest taka tradycja, bo to raczej chlebem i solą się wita, a to u nas nie. My powiedzieliśmy od razu pani organizatorce z Bristolu, że żadnych takich tradycji nie chcemy. Także myślę, że po prostu ze wszystkich. Dobra. Ostatnie trzy pytanka. Ten odcinek tak w porównaniu do tamtego idzie, myślę, całkiem sprawnie. Ale trzy ostatnie pytania to... Czym się najbardziej stresowałaś? No więc właściwie miałam dwa takie duże stresy. Oczywiście, żeby wszystko wypaliło i tak dalej, ale to no już w pewnym momencie stwierdziłam dzień przed, czyli w piątek, że już nie mam na to wpływu, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Zrobiłam po prostu miliard planów. Wiele rzeczy mamy odhaczonych i że już niech się dzieje, co chce. Natomiast stresowałam się dwoma rzeczami. Po pierwsze, że się spóźnimy do urzędu, a tam nie ma czekania. I tutaj był hit. Dlatego, że mieliśmy przepustki, mogliśmy wjechać na Stare Miasto. W ogóle pan, który nam wydawał przepustki, był tak niemiły i taki, że, no, że ciężko się było z nim dogadać, ale generalnie już wiecie, jedziemy. Przez to ja się pytałam tego pana, czy nie będzie żadnych przeszkód po drodze i tak dalej. Nie, tu ma, proszę sobie wziąć mapkę. Naprawdę był niemiły, jak tam dojechać. No i dobra, z Bristolu do Pałacu Ślubów się jedzie 2 minuty. Myśmy jechali chyba 10 albo 15 z przepustkami, a to dlatego, że oczywiście połowa Starego Miasta okazało się, że jest zablokowana, dlatego, że dzień później były obchody święta Wojska Polskiego 15, czy tam 2 dni później, 15 sierpnia, no i już tam były poblokowane na jakieś parady ulice. No i co, wjeżdżaliśmy w ulicę po prostu z przepustką, to się okazywało tam w 2 czy 3 miejscach, że było zamknięte i trzeba było jechać na maksa naokoło, także wiecie... Nigdy tego nie wiecie, co tam wyjdzie, więc wyjeżdżajcie do urzędu wcześniej. Oczywiście my się nie spóźniliśmy, byliśmy odpowiednio wcześniej, nawet dosyć dużo wcześniej, ale to tylko dzięki temu, że ja po prostu zawsze wychodzę wszędzie wcześniej. To był mój stres. No ale gdybyśmy byli na ostatnią chwilę, to byłby ogromny stres, bo faktycznie ulice były poblokowane. Drugi stres był taki, taka lekka obawa, że goście będą się nudzić, no ale jak już to mówiłam, w poprzedniej części to zaplanowaliśmy ten koncert, każdy chodził, rozmawiał, stoliki się mieszały na zewnątrz, wiecie, gdzieś tam do toalety i zdjęcia i rozmowy i coś tam, że nikt się nie nudził i właściwie te 7 godzin minęło bardzo szybko i siedzieliśmy do samego końca, aż nas już z sali po prostu już tam było, że już kończymy. Więc chciałam powiedzieć wyrzucali, no ale to też tak oczywiście nie było. No i właśnie też Cela fajnie powiedziała, to też mówiłam w poprzedniej części, że to było super, że nie było tańców, że nie było jakiegoś takiego dużego, wiecie, picia, alkoholu i że nie było za głośno, dlatego że można było na spokojnie z fajnym towarzystwem porozmawiać, poznać się z różnymi osobami. To było takie bardzo fajne przyjęcie, spotkanie, też inspirujące i też ten koncert był super i że to po prostu był bardzo fajny wspólny czas, ale takie wesele łupana i takie wesele, gdzie po prostu często się źle kończy. Dobra, kolejne pytanie, jak się nie stresować? No i tak powiem Wam już w perspektywie po tych wszystkich wydarzeniach, to nie wiem jak się nie stresować. Nie wiem, dlatego że mnie ten stres przerósł po prostu. Aż zaskoczył właściwie, nawet nie przerósł, bo wszystko było dobrze, nie zemdlałam ze stresu, ale mnie zaskoczył, bo mówiłam już w poprzedniej części, że ja się uważam za osobę odporną psychicznie, bardzo nawet odporną. Ja często pracuję pod presją czasu, muszę wziąć różne stresujące faktory pod uwagę, mierzę się z oceną innych cały czas. Gdzieś tam w tym moim życiu jest sporo stresu, ale tutaj macie 2 rodzaje nerwów. To mi też
mi pewna osoba wytłumaczyła, że z którą rozmawiałam przed, już nie pamiętam kto, i to było takie trafne, że macie stres organizacyjny, logistyczny, czy wszystko wyjdzie, czy wszyscy będą zadowoleni, czy my będziemy zadowoleni i tak dalej, bo jest dużo rzeczy, które może nie wyjść, ale macie też ten stres emocjonalny, te emocje takie, że to jest małżeństwo, to jest jedyny taki dzień, to jest zmiana życia, to jest nowa droga życia i tutaj jak te dwie rzeczy się pomieszają, to może być faktycznie, wiecie, groźnie. Ja tydzień przed miałam tak, że ja czułam, że mnie te nerwy aż tak trochę osłabiają, że spałam dłużej niż, wiecie, powinnam, że nie mogłam się skupić. Pan młody się z kolei rozchorował na kilka dni przed weselem i był naprawdę mocno przeziębiony. Właściwie dopiero dzień przed weselem tak porządnie stanął na nogi, a to też na pewno stres, więc to, te stresy są spore. Wydaje mi się, że miałabym mniej tych logistycznych stresów, gdybym miała wedding planerkę, gdybym miała po prostu kogoś do pomocy. Więc jak już mówiłam w poprzedniej części, bierzcie koniecznie. Jeżeli macie ślub trochę bardziej skomplikowany niż sama ceremonia plus powiedzmy jakiś obiad, to jednak bierzcie kogoś, kto Wam pomoże, bo tych rzeczy pierdół jest naprawdę dużo. I ostatnie pytanie. Rada dla panny młodej. To mam dwie właściwie rady, tak. Pierwsza to jest: przynieście ostatecznie swoją kreację, niezależnie od tego, jaka ona będzie, tak im bliżej ślubu, tym lepiej. Jeżeli macie na przykład krawcową na miejscu, nie wiem, markę, od której bierzecie na miejscu, to ustalcie sobie te przymiarki naprawdę na kilka dni przed. Im szybciej, tym lepiej, bo ja miałam te 2-3 tygodnie przed i faktycznie schudłam, bo się chudnie. Nawet jeżeli nie chcecie, ja nic specjalnego przed ślubem nie robiłam, a jednak, wiecie, ten stres człowieka wysysa i im później, tym lepiej. No i pamiętajcie o tych agrafkach, mówiłam o tym w części poprzedniej, żeby mieć koniecznie agrafki w razie W i żeby w razie W panią krawcową albo salon sukien ślubnych, skąd bierzecie sukienkę, zapytać się, co zrobić, gdyby coś było za duże, żebyście też wiedziały. Także tak, rada a propos kreacji. A druga sprawa to jest taka: weźcie sobie wolne przed ślubem i po ślubie. Weźcie sobie możliwie 2-3 dni przed ślubem, dlatego że jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo stresów, bardzo dużo osób, które czegoś od Was chcą. I dużo o wielu rzeczach po prostu trzeba myśleć. Głowę macie taką, a fajnie byłoby być w miarę na ten ślub wypoczętym. Oczywiście takie rady w stylu zjedzcie śniadanie, wyśpijcie się, to jest oczywiste, tak? Ale weźcie wolne po prostu i weźcie wolne po ślubie te kilka dni, możliwie tydzień na przykład. Jeżeli od razu nie lecicie w podróż poślubną, to weźcie sobie, zaplanujcie kilka dni wolnego, bo potem te emocje Was dopadną. Potem będziecie odsypiać, będziecie leżeć, będziecie po prostu nieprzytomni. To Wam gwarantuję. Także to jest naprawdę duże przeżycie. Ja Wam powiem, że ja pierwszy raz, od kiedy mam Radzkę i Instagram, wiadomości na Instagramie, no poza tym, że dostałam ich od Was bardzo, bardzo dużo, to pierwszy raz w ogóle, od kiedy mam Radzkę, przeczytałam wiadomości z 3-dniowym opóźnieniem. Ja na ogół wiadomości czytam tego samego dnia, ewentualnie nockę później, jak są z wieczora, w miarę na bieżąco ogarniam, a tam no nie było szans. Myśmy po prostu byli tak przemieleni fizycznie i emocjonalnie, że no do Instagrama po prostu, nie dość, że mnie nie było te 3 dni na Instagramie, to jeszcze do wiadomości jeszcze dzień czy dwa później usiadłam. Także to już mi pokazało, że to naprawdę było przeżycie i że trzeba było odpocząć. Także wolne przed i po. No i to wszystko. Moje kochane, moi kochani, mam nadzieję, że obie części o naszym ślubie Wam się podobały. Jeżeli macie jakieś pytanka, to możecie pisać na dole, o ile nie będą zbyt intymne, to postaramy się odpowiedzieć. Tak, stresujemy się trochę Waszą reakcją, no bo to jednak było dla nas przeżycie, jest cały czas, no wiadomo, każdy podchodzi do spraw ślubu, zakładania rodziny inaczej. Ale jeszcze raz, mam nadzieję, że obie części Wam się podobały. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach, w filmie już za tydzień. Pa, pa.